Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, to się stanie tu i teraz. Dzisiaj taki sądny dzień dla mnie. Jestem przed stacją PKP w Nowym Targu. Startujemy. Słuchajcie, jest 20 sierpnia, poniedziałek. 7:43. Wyjeżdżam powolutku z Nowego Targu. Wjechałem na nowo wybudowany szlak rowerowy. Zobaczcie. Latają balonami. Dawno nie widziałem, opuszczę troszkę kamerę. Dawno nie widziałem lotów balonowych. Nie trudno się domyśleć, jaki jest cel, skoro Nowy Targ. Oczywiście nie jedziemy do Zakopanego, ale cel widać przed nami. Lecimy w Tatry. Słuchajcie, jadę nowo wybudowanym szlakiem. Będzie to szlak dookoła Tatr. Ja jadę tylko jego częścią dzisiaj. Szlak został wybudowany na nasypie kolejowym, na starym, nieużytkowanym nasypie kolejowym. Chyba od wąskotorówki. Wyłożony pięknie asfaltem i docelowo ma okalać całe Tatry. Ja dzisiaj jadę tym szlakiem tylko do granicy. Nie trudno się domyśleć, oczywiście robię trip pod tytułem Tour de Tatry. Ten trip był zaplanowany od dawna, pomysł na niego padł chyba 2 sezony temu. Miałem to jechać z kolegami, ale sami wiecie, jak to jest, a to nie ma terminu, a to ktoś nie ma nogi, a to ktoś się obawia, że nie da rady. Przykro mi, panowie, realizuję to sam. Plan na dzisiaj dosyć ambitny, nie wiem, czy uda się go zrealizować do końca. Na razie na początek chcę objechać całe Tatry dookoła w jeden dzień. Nie jest to, słuchajcie, żaden wyczyn. Takie jazdy realizuje mnóstwo ludzi. W najbliższą niedzielę odbywa się rajd wokół Tatr. I tu pytanie pewnie padnie, dlaczego właśnie nie jedziesz na rajdzie? Ano dlatego, że nie jestem tutaj w tym momencie zobowiązany żadnym terminem. Mogę się dostosować do pogody. Udało się znaleźć taki dzień, że na razie z rana jest ładnie. Temperatura zbliża się pod 20 stopni. Zapowiada się ładny dzień, więc strzelamy. Tyle przy długiego wstępu. Lecimy sobie przed siebie. Sympatyczna panoramka, co? Jest na czym oko zawiesić. Musicie mi wybaczyć, ale ten odcinek będzie po pierwsze bardzo długi. To jestem tego pewien. Po drugie, oczywiście mógłbym zrobić ciekawszy, przerzucając od czasu do czasu kamerę na selfie sticka, ale niestety chyba nie mam na to czasu. A poza tym, co ja wam będę swoją facjatę pokazywał, jak są takie widoki? No łeb urywa normalnie. Słuchajcie, patrzcie, wiata przystankowa, miejsce na ognisko. Przejeżdżamy przez Czarny Dunajec dawnym mostem kolejowym. I co wam powiem? Ten szlak jest taki. Równiutki asfalt, bardzo dobrze oznaczony, dobrze widoczne przejścia. Normalnie bomba. Cieszę się, że nie muszę tu jechać asfaltową drogą. Odepnę kamerę. Czarny Dunajec. Naprawdę tu jest bomba, no po prostu jest bomba. Dzień dobry. I Słowacja. No wjechałem na Słowację i zobaczcie, jaki piękny widok. Babia Góra. Tak mi się wydaje, że to jest masyw Babiej Góry. Albo tam, nie jestem pewien.
Ale jeśli to jest Babia Góra, to tamto zapewne powinno być Pilsko. Cześć. Oj. I drewniany most, Słowacja. No i pora odbić ze szlaku wokół Tatr i wziąć się za jazdę w górach. Czy taką starą, zoraną drogą zjechać do miejscowości. Mam nadzieję, że nie potnę tu nigdzie opon. Bo asfalt jest tutaj w fazie szczątkowej. No i zaczyna się. Pierwsza ścianka 12%. Lekko nie będzie. No, 12% idą w nogi mocno, ale dojechałem do Serpentyn przed liptowskim Mikulaszem. I to będzie tak zwana ściana płaczu. Przez dobrych kilka kilometrów non-stop dość mocno w górę. No, było w górę, więc jest i w dół. 4-5 dyszek można śmiało kłaść. Powiedzcie, że tu nie jest ładnie. No bomba! Bomba! Słuchajcie, Tatry są oczywiście najwyższym pasmem górskim w Polsce, także na Słowacji. Długość pasma około 80 km, szerokość jakieś 20. Wysokość po polskiej stronie najwyższe oczywiście Rysy, 2499. Po stronie słowackiej najwyższy szczyt Tatr Gerlach. Wyjechałem z miast i miasteczek. Tatry zachodnie, Tatry wysokie. Ten najwyższy szczyt, taki śpiczasty, to Krywań. W tamtą stronę właśnie jadę. Troszkę niepokoi mnie fakt, że robi się tam coraz czarniej. Obserwuję to od kilku godzin, jest coraz czarniej. Zrobiło się bardzo upalnie. Na pewno powyżej 30 stopni. Jest po 12:15. Także nie zdziwię się, jak coś się z tego wykręci. Oby nie, oby to poszło na polską stronę i wyszumiało się tam. A ja, moi drodzy, choć tego nie widać, zaczynam w tej chwili najdłuższy podjazd na tej trasie. 40 km non-stop pod górę. Dobrze słyszycie, 40 km. Pod Krywaniem jestem. Piękne widoki, trochę zaczyna pokrapiać, ale widzę, że już znowu słońce się u góry przedziera, także zaraz pewnie znowu już będzie piekło. Niszczy mnie ten podjazd okrutnie, nigdy nie miałem okazji jechać tak długo pod górę. Jadę już ponad 20 km. Oj, jaka ulga, jak jest chwila zjazdu. Niestety tylko chwila, bo za zakrętem jest znowu pod górę. Ale widoki urywają dupę. No i jakoś doturlałem się do Szczerbskiego Plesa. Jest to najwyżej położona miejscowość w Tatrach. Gdzieś tak okolice 1300-1350 metrów nad poziomem morza. Teraz spróbuję jeszcze wpakować się nad jezioro. No i Szczerbskie Plesa. Szczerbskie Plesa to jest takie słowackie morskie oko ze świetnymi widokami. Tam daleko wystaje Krywań. Przednie solisko, wielkie solisko, Patria, za nią mój ulubiony szczyt o wdzięcznej nazwie Satan. Tam dalej Ostra. No i reszta grani Tatr Wysokich, ale to zobaczymy sobie później. Przed
odkrywaniem jeszcze Siodełkowa Kopa. Świetne widoki. Lecimy dalej. Petarda widoki! Słuchajcie, zatrzymałem się, żeby wam to pokazać. Ten szczyt z tą dziurą na środku to jest właśnie jego wysokość Gerlach. Najwyższy szczyt w Tatrach. Jak się tu przyjrzycie, to na pewno zauważycie, że tutaj nie ma w ogóle wysokiego lasu. Zostały pojedyncze drzewa i są tylko same jakieś młodniki. Słuchajcie, to jest następstwo wichury, jaka przeszła przez Tatry Słowackie w 2004 roku. Jak dobrze pamiętam, to był 16 listopada. Wiało dosłownie przez jakieś 3 godziny. Wiatr wiał od północy, czyli przez szczyty w dół. No, miał potężną siłę. Prędkość wiatru odnotowana na wysokości lasu to było jakieś 170 na godzinę. Wyżej na otwartej przestrzeni nawet 230 na godzinę. Wiatr położył dosłownie cały las tutaj. Będę jechał jeszcze dalej, tam dalej to widać jeszcze bardziej. Wiatr położył cały las. Słowacy nazwali to wielką kalamitą, czyli wielką katastrofą. Ile położył lasu? Wywozili drewno połamane przez 2 lata i wywieźli go 3 miliony metrów sześciennych. 3 miliony metrów. Tyle, jedziemy dalej. Dobrze, że od Szczerbskiego Plesa mam teraz dosyć dużo w dół. Do zjechania musiałem nawet bluzę założyć, bo zrobiło mi się momentalnie zimno. Jest szansa teraz troszeczkę odpocząć, bo przyznam się szczerze, że 40 km podjazdu zniszczyło mnie okrutnie. I zobaczcie to, co mówiłem. Sam młody las. Praktycznie pojedyncze wysokie drzewa. Piękny widok. Dzięki temu, że las się połamał, widać wysokie Tatry, inaczej jechalibyśmy tu w wysokim lesie. Także są i plusy. Słowacy szacują, że po nasadzeniach odbudowa tego lasu do stanu sprzed wichury będzie trwała 60 do 100 lat. Słuchajcie, nie powinienem tego robić, ale jest taka panorama, że musiałem się zatrzymać. Macie jeszcze raz, to jest właśnie Gerlach. Patrzcie, całe Tatry wysokie. Dosłownie. No, z tamtej strony trochę czarno się robi, chyba muszę spierdzielać, żeby mnie nie zlało. Bo tu już padało, kawałek dalej było mokro. Sławkowski szczyt. Jedziemy dalej. Nie no, petarda, petarda! W życiu na szosie nie jechałem tak przyjemnej trasy, pomimo tego, że strasznie męczący. I znów urywamy. Piękne widoki. Ta góra przede mną to Sławkowski szczyt. Taka nazwa. I tu ciekawostka. Nieoficjalnie był to najwyższy szczyt w Tatrach. Jak się przyjrzycie na niego, nadzieję, że go będzie widać, to zobaczycie, że wszystkie szczyty w wysokich Tatrach są takie strzeliste, poszczępione, a ten jest u góry płaski. W czym rzecz? Ano w tym, że podobno w 1600 albo 22, albo 62, nie pamiętam dokładnie daty, podczas bardzo intensywnych opadów oraz trzęsienia ziemi, które nawiedziło Tatry, podobno ten szczyt stracił 300-metrowy wierzchołek. Po prostu popękał i rozsypał się. Świadczą o tym rumowiska skalne na jego zboczach. Natomiast nie jest to potwierdzone nigdzie w dokumentach. Dlatego dzisiaj nie jest uznawany za najwyższy szczyt. Dzisiaj jest już ciut niższy od Gerlacha.
i ostatni z wysokich szczytów, jaki chciałem pokazać. Łomnica, to jest ta turnia taka wysoka do góry z charakterystycznym budynkiem obserwatorium astronomicznego na szczycie. Tam na górę wjeżdża kolej linowa. Na stokach poniżej widać bardzo fajne nartostrady. Tam chyba jest 4 km tras. Znaczy długość trasy jest 4 km. O ile się nie mylę, ale mogę się mylić, bo na nartach zjazdowych nie jeżdżę. Natomiast no, jest to sam koniec Tatr Wysokich. Tak jak mówię, po słowacku Łomnicki Szczyt, po naszemu najczęściej Łomnica. Ja już wyjeżdżam z Tatr Wysokich i teraz będę się kierował w Tatry Bieliańskie po słowacku, po naszemu, często nazywane Tatrami Bielskimi. Takie już trochę niższe. Tamtędy spróbuję przejechać na polską stronę. Wracamy do kraju powoli. Ależ pięknie asfalt paruje. No bomba, odbiłem. Jadę w stronę Łysej Polany. Nie spompowało mnie, leci mi tylko spod kół. Przed chwilą tu lało, a po tej stronie, tam gdzie jadę, cały czas słońce. Oby tak do finału. Taki tam widoczek z Dziaru. Jadę w stronę granicy. Ładnie, nie? Kurczę, ten trip to mi się będzie po nocach śnił. No i plus nie jechania w rajdzie, tylko samemu. Modyfikacja trasy. Zamiast przez Łysą Polanę pojedziemy od razu przez Jurgów. Bo przyszło mi coś jeszcze do głowy. Tak się dobrze jedzie. Dołożymy jeszcze trochę. Polska biało-czerwoni. Wróciłem do kraju. Mała modyfikacja. Mała modyfikacja trasy. Prawdę powiedziawszy, to mam już dosyć. A moje kolana mówią do mnie takim językiem, że jest nie do przytoczenia, bo są to słowa powszechnie uznane za nieparlamentarne. Ale nie dam satysfakcji wozowi technicznemu, który czeka po polskiej stronie na mój znak sygnał. Dojadę do mety sam. Myślę, że ta panorama nie wymaga komentarza. Pięknie Tatry oświetlone przez słońce. Okolice miejscowości Trybcz w tej chwili. Szacun. I niech mi ktoś powie, że nie ma motywacji. Gościu jechał bez nóg, pedałował rękoma. No i miała być zmiana planów, więc jest. Jezioro Sromowieckie, oczywiście sztuczne. Tam jest zapora. Na tej zaporze pracuje turbina o mocy 2 MW, jak dobrze pamiętam. A to jezioro jest zbiornikiem wyrównawczym jeziora Czorszczyńskiego, które jest za tamtą zaporą, zaporą ziemną, a u góry macie zamek w Niedzicy. No i tak to wygląda. Przejdę parę metrów. Jest, słuchajcie, 18 godzina. W zasadzie można by skończyć jazdę, ale szkoda trochę marnować dnia. Zostały 2 godziny światła. Piękna pogoda, a tam ten szczyt, który tam widać, taki jasny, to są trzy korony. Także co, nogi już trochę nie chcą, ale noga nie rządzi. Walimy w pieniny. Miałem jechać po Polsce. No to wracamy na Słowację. Wzdłuż Dunajca. Dunajec za tymi drzewami, tu akurat Torka Jakowa. O, a to jest właśnie dawne przejście graniczne. Tu się odbywały odprawy celne. Miały być trzy korony? Proszę bardzo. Ładnie oświetlone, bo już wieczór się zbliża. I pasmo pienin właściwych. Zbliżam się do czerwonego klasztoru. I przyszedł mi jeszcze jeden pomysł do głowy. Uff. 12% podjazdu. Stamtąd, tu, tam dookoła.
po 230 km to już nie jest dobra opcja. Ale obiecałem panoramę Tatr z grzbietu Pienin. Proszę bardzo. Od tamtąd, od drugiej strony objechałem dzisiaj dokładnie calutkie. Akurat trafiliśmy na złotą godzinę. Trochę słońce zaszło za chmury, ale jest niecała godzina do zachodu słońca już zupełnego. Super. I na koniec dnia pięknymi skalnymi wrotami na przełom Dunajca, bo lepiej tego nie można zakończyć. Strawnica 19.15, kończymy Filip Starczy na dzisiaj. Całkiem srogo to wyszło. Nogi bolą, plecy bolą, kark boli. Dupa nie boli, bo jadę w bipsach od Przemasa, więc ten dystans nie robi na nich wrażenia. Wrzucę Wam link do sklepu, bo Przemek już odpalił sklep, więc wrzucę Wam link pod film. W głowie buzuje od endorfin. Słuchajcie, parę statystyk może, bo jak wrzucę to na Strawę, to tam się znowu głupoty powyświetlają. Strawa to przeliczy oczywiście po swojemu. Więc mamy tak, 251 km. Czas ruchu 10 godzin, czas postoju, nie, 10.40. Czas postoju godzina 6. Maksymalna prędkość 68. To jeszcze jest istotne przewyższenie 2755, także grubo. Padło parę rekordów dzisiaj prywatnych, bo najwyższe miejsce na szosówce, chyba największe przewyższenie też na szosówce, jest grubo. Tyle, kończę. Takowo rzekłem. Trzymajcie się, hej, cześć.